9 marca, środa, z Ewangelii Świętego Łukasza. To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany prócz znaku Jonasza. Żądanie znaków. Ile razy my chcemy poczuć Pana Boga tak blisko, tak namacalnie, dotykając Go prawie i mówimy: Panie Boże, daj mi znak, pokaż mi się, stań przede mną. Jesteśmy ludźmi, którzy muszą dotknąć, posmakować, zobaczyć, dopiero uwierzą. Ale Bóg jest codziennie przy nas. Czy nie czujesz to, że dziś mogłeś obudzić, że oddychasz, że masz zdrowie, że masz pracę, że masz rodzinę, że w jakiś sposób nic nie zagraża ci, czujesz się bezpieczny? Czy to nie jest znak Pana Boga, który nieustannie czuwa nad tobą? Umiejmy odczytywać dobrze znaki czasu. Umiejmy czytać to, co Bóg do nas mówi. My też nie potrafimy właśnie czytać słów Pana Boga. My nie potrafimy żyć słowami Pana Boga. Pycha, nasz egoizm, zżerają nas. One w jakiś sposób odrzucają nauczanie Pana Jezusa. Odrzucają też moment naszego nawrócenia, pokuty. To jest ten czas 40 dni, kiedy ja mogę coś zmienić w swoim życiu. Że ja mogę jeszcze głębiej wejść w wiarę, jeszcze bardziej ją zrozumieć. Ale gdzieś tam z tyłu słyszę głos, który mówi mi: daj se spokój, to jeszcze nie ten wielki post. Jeszcze będzie następny, jeszcze kolejny. Spójrz na swoje życie, bądź szczęśliwy z sobą, swoim życiem. Nie słuchaj tam rad i wskazań innych. Podobnie żyli faryzeusze, którzy nawet słów Pisma Świętego nie brali na serio, a cały czas gdzieś tam swoją pychą, swoim egoizmem próbowali żyć i kreować innych. Nawet Jezusa wystawiali na próbę. Nawet Jezusa podchwytliwie pytali. Moi drodzy, czytać Pana Boga, rozumieć Pana Boga, wypełniać wolę Pana Boga w swoim życiu, to jest wielka lekcja pokory. Tej lekcji pokory w Wielkim Poście uczy nas Kościół. Uczy nas Pan Jezus, który przyjmuje tę tajemnicę krzyża, tajemnicę swojej męki i śmierci. Może dzisiaj Pan Jezus nie wystawia nas na taką próbę, ale może mamy jakieś doświadczenia, próby, nie wiem, cierpienia, smutku, bólu, straty kogoś. To są ogromne doświadczenia, które uczą nas pokory. I to są też znaki, które musimy umieć odczytywać i przyjmować. Tak wiele dzieje się wokół nas, tak dużo dzieje się wokół nas. A my nie zawsze chcemy zrozumieć, że to jest wolą Bożą. Buntujemy się, narzekamy, złorzeczymy. Pamiętajmy, że Bóg daje wszystko. Otwiera ręce, otwiera serce i mówi: bierz, co chcesz. Ale my często chcemy tylko wybiórczo. To, co dobre, to, co miłe, to, co mi pasuje. Przyjmij swoje życie w całości, w całości. W tych radosnych, w tych chwilach, w tych smutnych chwilach. Jako dar Bożej opatrzności. Bóg nigdy cię z tym nie zostawi. Bóg zawsze będzie przy tobie. Otwierajmy się na Boże znaki, na znaki czasów, które nas dotykają. Z serca wam wszystkim błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże. Do zobaczenia jutro.